To kulminacyjny moment zgrupowania, powtarzał trener trzecioligowego GKS-u Dopiewo, Ryszard Rybak. I w tym momencie postanowił wypróbować możliwości swojego zespołu w dwóch sparingach w ciągu jednego dnia. Co 45 minut szkoleniowiec GKS-u zmieniał skład, także każda jedenastka grała pełne 90 minut. Sparta Oborniki została pokonana aż 7-0 po dwóch golach rewersa oraz bramkach Jarentowskiego, Kurminowskiego, Szczudła, Michałowskiego oraz bramce samobójczej. Drugi rywal trudniejszy to Beniaminek czwartej ligi Błękitni Owińska. W pierwszej połowie Dopiewo dominowało na boisku. Dwie bramki zdobył Tobiasz Jarentowski. Do siatki trafił także Lasek, ale bramka nie została uznana. Na prawej obronie grał nowy piłkarz w GKS-ie Dawid Ozimek z Polonii Nowy Tomyśl. W drugiej połowie wystąpiło więcej nowych piłkarzy. Maciej Wojciechowski, Jakub Solarek, Mikołaj Michałowski. Wszyscy z Warty Poznań, Szymon Gałczyński z Jaroty Jarocin i Przemysław Kaczmarek z Lecha Poznań. Nie wystąpił tym razem bramkarz Tomasz Haze, ostatnio Sokół Pniewy. Mecz był bardziej wyrównany, ale bramki strzelali tym razem zawodnicy Błękitnych, Mateusz Kobiela i Krzysztof Blados. GKS Dopiewo, Błękitnie Owińska 2-2. No, w drugiej połowie dużo jednak tych młodych chłopców i sporo młodzieży, którzy jednak drugi mecz po godzinie przerwy, tak było widać, że jednak nogi już ich nie niosły i trochę słabiej grali, co nie zmienia faktu, że mam pretensje, bo trzeba być pazernym nawet w sparingu do wygrywania i jak jest okazja wygrać, to trzeba uwieść obojętnie, nie wiem jak. Także mam pretensje o to do tych chłopców, co grali w drugiej połowie, że nie potrafili tego trudu, który w pierwszej połowie ci chłopacy zrobili, wyprowadzili 2-0 i oni tak lekką ręką to oddali. Ta drużyna z pierwszej połowy to jest ta jedenastka na pierwszy mecz inauguracyjny trzeciej ligi? Czy coś się może zmienić? Tam jest jakaś nowa postać się pojawiła w tej jedenastce? Nie, to jeszcze nie. Jest to jeszcze trochę mieszam składem. Dlatego dzisiaj każdy dostał 90 minut, bo jak ktoś wchodzi na 45, może coś nie wiedzieć, ale 90 minut to już musi pokazać swoje umiejętności, więc dlatego chciałem dzisiaj, żeby po 90 pograli, bo przez 90 to już mogę ocenić, zwłaszcza mam na myśli tych nowych zawodników, bo tych, którzy są, to znam i nawet jak zagrają troszeczkę słabiej, to ja wiem, jaki jest ich poziom i czego mogę od nich oczekiwać. Natomiast głównie chciałem się przyjrzeć nowym. Tak po jednym zdaniu o tych nowych, żeby można. No to tak, najkrócej powiem tak, jeszcze za dobrze ich nazwisk nie pamiętam, bo jeszcze nikt mi się w meczu wyjątkowo nie błysnął, żeby utkwił mi w pamięci, nie strzelił trzech bramek albo nie mam jakichś fantastycznych interwencji, więc jest 7 nowych chłopaków, jest bramkarz nowy, jest 2 chłopaków z Warty od trenera Żurawskiego. Niezłych piłkarsko, aczkolwiek troszeczkę jeszcze nieobytych w seniorskiej piłce. Tak, Michałowski jest jeszcze z Nowego Tomyśla, 2 chłopaków, Ozimek i Wojciechowski. W zasadzie mamy kadrę zamkniętą, 22 chłopaków, zmian jakichś wśród tych starszych chłopaków nie ma, głównie młodzi przyszli i zmiana bramkarza, bo Kasztań ze względu tam na szkołę nie mógł dłużej grać, więc jest Tomek Haze, a tak generalnie zostaje wszystko to, co grało w ubiegłym roku. Nie będziemy zmieniać czegoś, co w miarę przyzwoicie funkcjonowało i opieramy się na tych chłopakach, co się sprawdzili.